Hej ludzie, witajcie z powrotem przy 33.5 odcinku Final Fantasy VII Remake. W tym odcinku chcę pokazać, co się zmieni w grze później, jakie będą różnice, gdy podejdzie się do Tify najpierw, tutaj kiedy obie leżą nieprzytomne. Na Let's Playu podeszliśmy najpierw do Aerith, a teraz obudźmy najpierw Tifę. Tifa? Cloud. We have to get back to the slums right now. Yeah. I didn't want to drag Aerith into all this. She'll understand. How do you two know each other? I saved her. She saved me. Round and round it goes. And that's all there is to it. Sure there isn't something else going on? Damn it. Więc, czyżby Tifa była tutaj troszeczkę zazdrosna, co? To była fajna rozmowa, którą odblokowaliśmy. Ale to nie jest jedyna zmiana, która następuje, gdy obudzimy tutaj najpierw Tifę. Więc możemy przeskoczyć od razu do następnej. Locked up tight. But not if we use the skeleton key Jesse made. Huh. Does this mean it's in the water? We'll see. Jak tu mógł trafić klucz, który Jesse zrobiła, co? W każdym razie, to była scena, której nie mieliśmy przy oryginalnym przejściu, przy przejściu na Let's Playu. Ponieważ od razu podszedłem do tych drzwi. Ciekawe, że można pominąć też takie rzeczy, to chciałem wam to jeszcze pokazać, jako że tego nie widzieliśmy na normalnym Let's Playu. Do kolejnej sceny. A red light indicates a blockage, apparently. We can use the hand pump to clear the blockage. Sounds about right. I remember having to do this at the bar before. All right. I'll... Aerith, you mind giving me a hand? Cloud, you stay put. Keep an eye out for more red lights. Wait, I'm not sure... Trust me, this is the best way to handle it. We'll be back soon. A miałem już nadzieję, że może, gdy obudzimy najpierw Tifę, że będziemy mogli w tym segmencie grać jako Tifa. Szkoda, to byłby bardzo fajny pomysł. Jeszcze wam nie pokazywałem, jak wygląda przemieniona w żabę Aerith. Ma piękną wstążkę i... To wyglądało, jakby miała strzały w oku. Co to za brutalność? Ja wam zaraz pokażę. Coś, czego jeszcze nie pokazałem, to, że można u tego bossa, gdy użyje się umiejętności Steel, ukraść mu pewien przedmiot dla Aerith, mianowicie Bladed Staff. I to jest... Świetna broń, jak pisano mi w komentarzach. Niestety, gdy mi o tym wspomniano, odcinek był już nagrany, gdy walczyliśmy z tym bossem i nie mogłem tego pokazać. No to przynajmniej teraz możecie to zobaczyć, jeżeli potrzebujecie to na własne przejście. Dobra, kolejna scena. Ciekawe, czy tym razem to też jest sen. Tym razem widzimy jedynie, że drzwi są otwarte, ale i tak nie możemy wejść tutaj do środka. Tym razem nie widzieliśmy, by Tifa na przykład schodziła po schodach, jak to było w poprzednim odcinku z Aerith. Tylko drzwi dają nam znak. Ale Tifa zapewne jest na dworze gdzieś tam, gdzie była też Aerith.
Zobaczmy, jak świetna jest scena z Tifą. W sumie, jeżeli ma być szczery, to co zaraz zobaczymy... Rzeczywiście stoi tam, gdzie Aerith wcześniej stała. To, co teraz zobaczymy, scena z Tifą byłoby tym, co zobaczyłbym na moim przejściu pierwszym, gdyby kolega mnie nie zmanipulował. Mówił mi, stary, musisz, jak będziesz miał okazję zrobić, podjąć decyzję, która jest plusem dla Aerith, bo wtedy będzie zajebista scena. I zrobiłem to. I ocenimy zaraz, która scena była tak naprawdę lepsza. Bo wiecie, ja trochę Tifę bardziej lubię. Can't sleep? No. You too? I heard footsteps. Sorry, didn't mean to wake you. I'm a light sleeper. It's a soldier thing. That flower you gave me the other night, that was from Aerith, wasn't it? I knew there was something weird going on. You buying flowers? They symbolize reunion, believe it or not. I was curious, so I looked it up. I tried to keep it alive as long as I could. But now... it's dead and buried. Like the bar. Our home. And everything else. They took everything from us, again. A waste of time. That's not true. Thank you. Kurde, naprawdę nie wiem, która scena mi się bardziej podobała. You've done more for us than we deserve. I won't forget this. If you ever need anything, all you gotta do is holler. Happy to help out, however I can. Elmira. I've been thinking about what you said. She's calling out to me. I can feel it. We all can. So please. She's our friend. We have to help her. I always knew it was coming. Knew that one day, I'd have to say goodbye to my baby girl. But not yet. Please, bring her back to me. Daddy! Marlene. Are you going? I'm sorry, honey. I wish I didn't have to. I wish I could be with you all the time. I really do. But if I stay here, I can't fight out there.
some bad people are trying to hurt the planet. And Daddy and his friends are trying to stop those bad people. The slums, your friends, the whole planet. It's Daddy's job to protect it. And that's why I've got to go. You remember that nice girl who came to find you? Well, now we have to go find her. And when we bring her home, you need to say thank you, okay? Okay. That girl, she was kind of... What? Nothing. You should help her. We will. You'll come back, right? Of course, I promise. Okay, you can go. Za drugim razem ta scena nadal jest taka piękna. I dlatego jej też nie przerywałem, tylko znowu ją całą pokazuję. She's tougher than me. Alright, time to get some payback. Don't forget why we're doing this. I know. To rescue Aerith. I naprawdę nie wiem, która scena mi się bardziej podobała. Bo obie były bardzo mocne i bardzo fajne. No, lubię obie postacie, i Aerith, i Tifę. Tifę troszeczkę bardziej, ale to nie zmienia faktu, że sceny były obie zajebiste. Tylko, że tutaj było trochę więcej kontaktu ciała. I bardziej jednoznaczne wskazówki. Chociaż, no, Aerith powiedziała coś takiego, że... Jak to było? Coś tam, że wie, że Cloud ma do niej uczucia, co nie? I on wtedy się spieszył, a tutaj... No, stracili znowu swój dom. Znowu. O tym było wspomniane. Wiemy teraz już na pewno, że już raz stracili dom, że już raz Shinra odebrała dom. Tam, skąd pochodzili oryginalnie Tifa i Cloud. Ciekaw jestem, czy w tej części siódemki jeszcze się dowiemy na ten temat, czy będziemy musieli na dwójkę poczekać. Na część drugą Final Fantasy VII Remake. Ale no cóż. Chyba jednak ta scena z Tifą mi się bardziej trochę podoba. Po prostu jeszcze więcej emocji też z tym smutkiem i... No, jest dużo, dużo emocji w tym, powiedzmy. Musiałem przechodzić teraz chyba z 3 godziny albo 4 godziny od rozdziału 10 do tutaj, żeby wszystko nagrać i zobaczyć różnicę, więc jestem trochę teraz zmęczony. Ja idę do łóżka, a wy, mam nadzieję, że dzisiaj zadowolicie się takim króciutkim odcinkiem, a jutro będziemy dalej kontynuowali z zadaniami pobocznymi. Do następnego, ludzie, na razie i cześć.